Ja troszkę tak przejdę do bardziej konkretnych wymiarów, ponieważ mam w temacie jakość i czynniki, to znaczy muszę spróbować przynajmniej udowodnić naukowo, albo przynajmniej pokazać, jak badania naukowe pokazują, co w rodzinie chroni przed zachowaniami dysfunkcjonalnymi, a co jest czynnikiem ryzyka. To też, ponieważ jest w temacie jakość, więc chciałem zaproponować Państwu taki model statyczny i dynamiczny, próbę zrozumienia rodziny w kontekście systemu. Zachęcam do takiej refleksji, bo ten system to poprzez pryzmat systemu możemy opisać zarówno rodzinę, jak i naszą wspólnotę duchową czy parafialną, czyli wszystkie wspólnoty, w których żyjemy. I to są takie elementy, które pozwalają nam też lepiej zrozumieć taką wspólnotę, w której żyjemy. Ja oczywiście się skupię na rodzinie. I na początek kilka uwag, co to jest system i dlaczego akurat próba zrozumienia rodziny jako system. Najprościej można powiedzieć, że to jest zbiór elementów, które pozostają we wzajemnych relacjach. I każdy system ma kilka takich kluczowych cech, które pozwalają go lepiej zrozumieć, opisać, a jednocześnie szukać tego o jakości funkcjonowania. Po pierwsze, całościowość, to znaczy, że system składa się z wielu elementów, ale te elementy decydują, czy jakby patrzymy na poprzez pryzmat całości, jak ten system funkcjonuje. Czyli popatrzmy sobie na rodzinę, że rodzina, mimo że składa się z pojedynczych osób, to tak naprawdę stanowi pewną całość. Tak? Jest też addytywność, to znaczy, że tak naprawdę do zmiany w rodzinie, do zmiany tego systemu potrzeba dobrej woli każdego z tych członków i nie da się inaczej zmienić rodziny, jak tylko poprzez indywidualną chęć, indywidualny proces zmiany. Mechanizm, czy ta mechanizacja dokładnie, tak to brzmi, to jest taka cecha, która mówi o tym, że zmiana jednego elementu pozwala powoli zmieniać system, ale też system może sprawić, że mimo tego, że my pracujemy z dzieckiem, to ten system rodzinny może nasze zmiany zniwelować. Często to doświadczamy, że szkoła pracuje, stara się tworzyć warunki do rozwoju, ale niekoniecznie rodzina to podtrzymuje, a dziecko wybierając poddaje się temu systemowi. No i też jakby każdy system ma jakąś organizację, tak? Czy to rodzina, czy to parafia, tam jest hierarchia, tam są role, tam są granice. I do zrozumienia jakby takiego pewnego kręgosłupa czy konstruktu, wokół którego będę chciał powiedzieć o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących, tym kręgosłupem będzie model Olsona. On zakłada, że każdą rodzinę możemy próbować zrozumieć przez takie trzy podstawowe wymiary. Mianowicie spójność, adaptacyjność oraz procesy komunikacyjne. Spójność to generalnie to coś, co łączy rodzinę. Adaptacyjność to jest wspieranie się w tych trudnych, kluczowych momentach. Proces komunikacyjny to jakość porozumiewania się, czyli ten stan po wzajemnym zrozumieniu. Tak? Po zrozumieniu. A w konsekwencji można powiedzieć, że każdy system, patrząc przez te wymiary, jest niepowtarzalny, osiąga różny poziom tej funkcjonalności, dysfunkcjonalności, czyli to coś, co jest w moim temacie. No i posiada też jakby swoje specyficzne ograniczenia, zarówno te funkcjonalne, jak i możliwości rozwoju. I teraz te trzy systemy i odpowiednio do tego, muszę kontrolować czas, żebym Państwu tutaj nie zamęczył, odpowiednio do tego charakterystyka każdego z tych systemów i odpowiednio do tego czynniki chroniące czynniki ryzyka. Model systemowy mówi, że rodzina, jednym z podstawowych wymiarów jej rodziny to jest spójność. Na tą spójność składa się więź emocjonalna, o której tutaj było sporo już mówione wcześniej. Składają się granice, bo każda rodzina gdzieś ma takie miejsce, gdzie się kończy rodzina, a zaczyna już, że tak powiem, świat zewnętrzny, grupa rówieśnicza, czy też dalsza rodzina, czy też sąsiedzi, czy ludzie spoza rodziny.
W koalicji są, w rodzinie są też często koalicje, tak jak w każdej wspólnocie. Dobrze, jakby taką koalicję tworzyli rodzice, a niekoniecznie dziecko z rodzicem przeciwko drugiemu rodzicowi. Czas i przestrzeń to jest to miejsce, gdzie oni wspólnie dają się, obdarowują się czasem, tak? Czasem i przestrzenią do spędzenia. O tym mówi profesor Kaś, mówiąc o na przykład wspólnym graniu czy spędzaniu czasu wolnego. Przyjaźnie, czyli te głębsze relacje, które pozwalają na dzielenie się sobą, podejmowanie decyzji, spędzanie czasu wolnego, zainteresowanie członków systemu. Mówimy tutaj o takich wspólnych pasjach, tak? Bo pasje ludzi przyciągają, pasje pozwalają budować jeszcze silniejsze więzi. I teraz na bazie tej spójności zobaczmy, jakie są czynniki chroniące, czynniki ryzyka w oparciu o badania. Oczywiście tutaj nie mam wszystkich badań, pokazuję jakieś tam przykładowe, ale bardzo duże badania, które skupiają się na rodzinie i próbują zobaczyć, co w niej takiego chroni, a co sprzyja dysfunkcjonalności. To zacznijmy od czynników ryzyka. To, co bardzo mocno w wymiarze tej spójności szkodzi młodemu człowiekowi, sprzyja wchodzeniu w picie, czy używanie substancji psychoaktywnych, czy internetu, to negatywny klimat emocjonalny. Pamiętajmy, że dziecko nie jest w stanie rozwijać się bez tego podstawowego klimatu emocjonalnego. To jest kluczowy element rozwoju dziecka i on jest charakterystyczny dla matki. Przynajmniej tak od badań profesorów wyszło, że to matka głównie decyduje o tym o tworzeniu warunków do prawidłowego rozwoju. I później to, co ksiądz przed chwilą powiedział, także do wprowadzania w te głębsze relacje emocjonalne z drugim człowiekiem, głównie w rodzinie, bo ojciec będzie gdzieś odpowiadał za te granice. To nie tak, że ojciec nie ma znaczenia, tylko że on ma znaczenie trochę w innym obszarze i w trochę innym wieku. Większe takie znaczenie, może powiedzmy sobie tak. Deficyt czasu w kontakcie z dzieckiem. Tutaj powołuje się na takie badania bardzo świeże, badania eksploracyjne, badania fokusowe, które były w kilkunastu krajach robione, w tym także w Polsce, na młodzieży gimnazjalnej pod zespołem profesora Dreyera. Okazuje się, że sami młodzi ludzie mówią, że to, co sprzyja uzależnieniu się od internetu, to jest to, że właściwie rodziców nie ma, że nie ma na tym etapie, kiedy nie mają z kim spędzać tego czasu wolnego. Rodzice też nie interweniują w sytuacje, kiedy oni wchodzą w ten świat komputera, dlatego tam zostają. Brak rodzinnych form spędzenia czasu wolnego, o tym sporo było tutaj mówione. Brak dojrzałych więzi w rodzinie. Co to znaczy dojrzałych? To pamiętajmy, że te więzi w różnym etapie będą miały inne znaczenie. Jeżeli chodzi o dziecko, to dziecko potrzebuje bardzo silnych więzi i oparcia w rodzicu. Ale zbyt silne więzi na etapie dojrzewania i odchodzenia od rodzica będą dziecko trochę ograniczały, zwłaszcza jeżeli one pełnią rolę zaspokojenia potrzeb rodzicowi, a nie stanowią tej dojrzałej miłości czy tej dojrzałej więzi. No i w końcu nieodpowiednie strategie wychowawcze. To też z tych badań wynika, to sami młodzi ludzie mówią, że rodzice nieodpowiednio, czy nie uczą tych, nie dają tych umiejętności, które profesor wspomniał. Co chroni? Z innych badań przede wszystkim wysoka jakość relacji rodzic-dziecko, tak? Znaczy to te silne więzi, te prawidłowe relacje oparte na mądrej i takiej dojrzałej miłości. Zarówno bliskość, tak? Bliskość w tych badaniach zachodnich, ja też robiłem takie badania dotyczące używania korzystania ze stron erotycznych, czyli tak naprawdę też z pornografii. I okazuje się, że młodzi ludzie, którzy bardzo intensywnie korzystają z treści pornograficznych w internecie, mają bardzo duże deficyty związane z bliskością, z miłością,
co w konsekwencji się przekłada na ich niskie poczucie własnej wartości, czyli gdzieś tam po drodze zabrakło jej wprost takiej miłości, bliskości. No to co buduje z kolei to silne i pozytywne więzi rodzinne i zaangażowanie rodziców w życie dzieci. Co to znaczy? To znaczy, że no, rodzic jakby istnieje, jakby jest w tym życiu nie tylko w tym momencie, kiedy przychodzi dziecko i dostaje pytanie, co tam w szkole? No dobrze, co dostałeś? Piątkę. Czemu nie szóstkę? Nie tylko w takim wymiarze i nie tylko w tym wymiarze, gdzie przychodzi z szóstkę, co dostałeś, dziecko się już cieszy, szóstkę, a co inni dostali? Myślę, że wielu z nas się tutaj rozpoznało, tak? Ale to jest bardzo ważny wymiar, słuchajcie, bo w tym wszystkim nie jest ważne dziecko, tylko gdzieś ważne jest to, czy ono spełnia pewną rolę. Ja myślę, że dzieci, że to rodzice starają się i naprawdę kochają, ale dziecko trochę inaczej ten komunikat odbiera. Idźmy do kolejnego wymiaru. Bardzo szybko mają tendencję do przegadywania. Tutaj też kilka takich ważnych wymiarów, które pozwalają jakby scharakteryzować ten złożony bardzo system, jakim jest rodzina, bo pamiętajmy, że nie jest łatwo opisać rodzinę. Tam tak wiele jest zmiennych, tyle się dzieje, że nie jest łatwo ją spróbować opisać w kategoriach takich naukowych i jeszcze z tego sprawdzić, na ile każdy z tych czynników wpływa na te zachowanie dysfunkcjonalne. Jeżeli mówimy o adaptacyjności, czyli takim stylu wspierania w sytuacjach trudnych, wyrażania siebie, to przede wszystkim otwartość jeden na drugiego w rodzinie, tak? To jest taka cecha charakteryzująca adaptacyjność. Kontrola, bardzo ważna, jak zobaczymy na poziomie czynników chroniących czynników ryzyka. Dyscyplina, czyli wprowadzenie pewnych zasad, które regulują życie, które pozwalają zapewnić, może się znaleźć bezpieczeństwo i orientację w bardzo złożonym świecie, który nas otacza. Poziom negocjacji, czyli głównie radzenie sobie z tymi konfliktami, pełnione role, zasady. Sprzężenie zwrotne. Tak to już jest czasami, że jak się nie potrafimy dogadać i próbujemy, nie mając umiejętności, rozwiązać jakiś konflikt w rodzinie, to czym bardziej się staramy, tym ten konflikt się bardziej pogłębia. Znacie to Państwo z życia, ponieważ pojawiają się emocje, próbując nie udaje nam się, więc te emocje jeszcze narastają, a narastają nawet we mnie, później w dziecku. Dziecko też reaguje emocjami, w konsekwencji ja też. Dobrze, dostałem żółtą kartkę już, ale spokojnie wyrobię się. I te czynniki w kontekście adaptacyjności. Wspominaliśmy o tym, że o tym, czy decyduje, że rodzina jest sprawna w wymiarze adaptacyjności, to są role. Więc niewiązywanie się z ról, niejasne, nieczytelne, dwuznaczne role są tym czynnikiem, który niszczy, nie daje szansy dziecku później na rozwój. Niestety, a propos dla zachowań niekonwencjonalnych, takich dysfunkcjonalnych, powiedzmy sobie, tak? To znaczy aprobata. Czasami ta aprobata to będzie niereagowanie na to, że dziecko na przykład zbyt długo się spędza czas przy komputerze, tak? Albo udawanie, że dziecko przychodzi po alkoholu i udaje, że tego nie widzę, tak? Niekonsekwentna dyscyplina, niekonsekwentna lub nieskuteczna dyscyplina, rodzicielskie wzorce zachowań dysfunkcjonalnych, to znaczy po prostu picie, palenie papierosów. Trudno rodzicowi mówić o tym, co, że szkodzi, jeżeli sam z tego korzysta. Ale mówimy tutaj zwłaszcza o uzależnieniu. No ale i chaotyczne środowisko rodzinne. Chaotyczne to znaczy? To znaczy, że jest tam tyle zmiennych, niekontrolowanych, ambiwalentne w wymiarze wychowawczym i w wymiarze emocjonalnym. W końcu brak kontroli rodzicielskiej. Kontroli i poczucia kontroli. To znaczy ważne jest to, żeby dziecko miało poczucie kontroli, a niekoniecznie my musimy go kontrolować. To znaczy tak wychowujemy, że dziecko ma przekonanie, że cokolwiek się nie zdarzy, to rodzic nie sprawdzi. I tak jedzie z Lublina do Szczecina, studiuje tam,
i mówi, nie, nie zrobię tego, bo co mama powie, tak? Albo co tata. To jest właśnie skuteczne wychowanie na tym poziomie. Co chroni? Kontrola. Kontrola, i to w wielu badaniach wychodzi, że ona jest ważna, bo tak naprawdę jak rodzic kontroluje, to znaczy, że kocha. Jasne zasady i wzorzec rodzicielsko założenie praktyki religijne. Ponieważ w wielu badaniach praktyki religijne chronią, więc, a one się zaczynają od tego, że rodzic pokazuje swoim przykładem. W końcu porozumiewanie się, tak jak powiedziałem, najważniejsze w porozumieniu jest to, żeby się zrozumieć, więc czym jesteśmy tutaj sprawniejsi, tym większe szanse dajemy sobie i dziecku na zdrowy rozwój. Jeżeli chodzi o czynniki ryzyka na poziomie komunikacji, no to jest ważne takich kilka elementów, właściwie unikanie kilku elementów. Przede wszystkim nieumiejętność wyrażenia aprobaty dla dziecka, aprobaty dla osoby, chyba trochę tutaj pod prąd tego, co ksiądz powiedział, ale tak badania pokazują. Błędy przekazywania informacji zwrotnych, to znaczy my częściej oceniamy człowieka, a nie to, co zrobił, zarówno w domu, jak i w szkole. Nieumiejętność rodziców rozwiązywania konfliktów, to co było pewnym ważnym elementem. Częściej się skupiamy na tych emocjach, na zmianie, a nie widzimy z tego celu, do którego zmierzamy. W końcu trudności w okazywaniu zrozumienia dla przeżyć dziecka. Tu chodzi głównie o rozumienie jego uczuć i wyrażaniu własnych uczuć. Tego niestety nie potrafimy i trudno się tego nam nauczyć. W końcu to, co chroni, to współpraca. Współpraca szkoły i rodziców ze szkołą, ze środowiskiem wychowawczym i mówienie o wartościach, tak? Mówienie o wartościach, o wyjaśnianie tych wartości jest to szczególnie istotne. Już mówię, że kończę właśnie tutaj, tak? Bo pamiętajmy o tym, że młody człowiek w wieku 17-18 lat przeżywa, wchodzi w etap interioryzacji systemu wartości. I teraz mądry człowiek, jak będzie budował swoje życie na czymś, to najpierw musi sprawdzić, czy te wartości są prawdziwe, ponieważ żyjemy w chaosie, już pan idzie z kartką, to nie do mnie, w chaosie takim wartościującym, to dzieci bardzo często, młodzi ludzie często pytają, ale pytają prowokując. Teraz, czy my jako wychowawcy potrafimy o tych wartościach rozmawiać, obronić się? Mam takie wrażenie, że częściej się obruszamy, częściej wchodzimy w konflikt, niż naprawdę potrafimy konstruktywnie o nich rozmawiać, bo czujemy się w nich zagrożeni, czujemy się rozliczani. Więc zachęcam do takiej refleksji, na ile my potrafimy rozmawiać o wartościach i pokazywać swoim życiem, że warto na nie postawić. Dziękuję bardzo.